ciąg dalszy zadań tekstowych z rozwiązywania równań i to już jest poziom drugi, czyli średnio zaawansowany. Zadanie jest takie. Dwie liczby różniące się o 7 mają następującą własność. Gdyby mniejszą z nich pomniejszyć o 1, to otrzymalibyśmy liczbę trzykrotnie mniejszą od drugiej liczby. Jakie to liczby? No, tutaj trzeba sobie na pewno przeanalizować treść i ta analiza tu będzie wyglądać tak, że pierwsza liczba sobie zapiszemy i opiszemy ją sobie w jakiś sposób i druga liczba. No i teraz co tutaj o tych dwóch liczbach można napisać? Mamy tutaj takie zdanie. Dwie liczby różniące się o 7. Jak zapisać, że dwie liczby różnią się o 7? Jeżeli się różnią o 7, to znaczy, że jedna z nich jest o 7 większa od tej drugiej. Czyli jeżeli przyjmę sobie, że pierwsza liczba tu będzie x, to druga liczba będzie od niej o 7 większa albo mniejsza. Ja sobie zrobię większą, czyli x plus 7. Ale x minus 7 również mogłoby być. No to zapisałem sobie już te dwie liczby. Czyli właściwie teraz, żeby nie mieć za dużo na głowie, to ta część treści zadania już mnie w ogóle nie interesuje. Teraz patrzę na tą resztę. Gdyby mniejszą z nich pomniejszyć o 1, mniejsza z nich to jest ta, x. Tą liczbę pomniejszam o 1 i co wtedy? Pomniejszyłem ją o 1 i wtedy otrzymalibyśmy liczbę trzykrotnie mniejszą, czyli to tutaj, to będzie liczba trzykrotnie mniejsza od tej drugiej liczby. Ta druga liczba to jest x plus 7 i ona jest większa. Ja ją tutaj tak napiszę większymi znaczkami, dużo większymi. Pierwszą liczbę pomniejszyłem o 1 i wtedy otrzymuję liczbę trzykrotnie mniejszą od tej drugiej liczby. To znaczy, że tutaj ta mała liczba, ona jest trzykrotnie mniejsza. Trzykrotnie mniejsza niż ta tutaj. Ja bym chciał dać znak równości, więc tą mniejszą liczbę muszę sobie trzykrotnie zwiększyć, czyli muszę pomnożyć 3 razy tą mniejszą liczbę, no i wtedy ten znak równości jest prawdziwy. No to teraz mam równanie, które mogę już rozwiązywać. Rozwiązuję tak, no najpierw nawiasy, trzeba pozbyć się ich, wymnażam 3 razy x to 3x, 3 razy 1 to wyjdzie 3 i to będzie ujemne 3, bo trójka była dodatnia, jedynka ujemna. To się równa x dodać 7. Teraz x-y poprzerzucam na jedną stronę, czy będę miał tak 3x, stąd przepisane, a tego x-a przenosimy, czyli to będzie minus x równa się 7, no i trójkę zmieniamy jej znak, to będzie plus 3. Redukujemy x-y, czyli tak 2x-y to się równa 10, no i teraz już wystarczy tylko podzielić przez 2, to x będzie równy 5. To mamy obliczonego x-a i teraz mamy odpowiedzieć, jakie to są liczby. No to teraz już wiem, że ta pierwsza liczba, ona była x-em, więc ta pierwsza liczba to będzie 5, a ta druga liczba to jest x plus 7, czyli to będzie 5 plus 7, no a 5 plus 7 to jest 12. No i zadanie z treścią trzeba zakończyć odpowiedzią. Pytanie było, jakie to liczby, więc odpowiadamy. Te liczby to 5 i 12. Koniec zadania. Zadanie drugie. Paweł i Szymon kolekcjonują karty piłkarskie. Paweł ma 3 razy więcej kart niż Szymon. Ale gdyby oddał Szymonowi 4 swoje karty, to miałby już tylko 2 razy więcej kart niż Szymon. Ile kart zgromadził każdy z chłopców? Ponownie trzeba by było przeanalizować treść zadania. Pierwsze zdanie jest praktycznie mało istotne. To je wyrzucam, żeby mi to nie zaprzątało niepotrzebnie głowy. Wiem, że Paweł ma 3 razy więcej kart niż Szymon. Ja sobie to tym razem zrobię to w postaci takiej tabelki. Do tej tabelki wpiszę Pawła, wpiszę Szymona. Będzie coś teraz. I jeszcze tutaj jest słowo, ale gdyby oddał. No to druga część tabelki to będzie, gdyby oddał. No i jak jest teraz? Teraz to mamy tutaj. Paweł ma 3 razy więcej kart niż Szymon. Czyli skoro Paweł ma 3 razy więcej kart niż Szymon, to ten Szymon jest punktem odniesienia i Szymonowi damy x kart, a Paweł będzie miał 3 razy więcej, czyli 3x. No i ponownie wyrzucę tą część treści zadania, którą już zapisałem sobie. Więc to wszystko tutaj, tym sobie głowy nie zaprzątam. I teraz czytam dalej. Ale gdyby oddał Szymonowi 4 swoje karty, czyli tutaj jest tak, że Paweł oddaje Szymonowi 4 karty. Oddał 4 karty. Paweł oddaje Szymonowi 4 karty. Czy Pawłowi ubędą 4 karty? Paweł będzie miał 3x, odjąć 4. No a Szymon dostał od Pawła 4 karty, więc jeżeli miał x, to teraz będzie miał o 4 więcej, czyli plus 4. Tyle mieliby chłopaki, gdyby Paweł oddał Szymonowi 4 swoje karty. No i wtedy byłoby tak. To miałby, Paweł miałby już tylko 2 razy więcej kart niż Szymon.
Gdyby Paweł oddał, to weźmy tutaj Pawła. On ma ciągle więcej. Ja go napiszę dużymi znakami. 3x odjąć 4 to jest Paweł, a Szymon to jest x plus 4. Szymon ma mniej i tu mamy dwa razy więcej Paweł by miał od Szymona. Czyli tutaj Paweł od tego Szymona, gdyby oddał mu 4 karty, miałby dwa razy więcej. To znaczy, że ta ilość kart to jest dwa razy więcej niż ta ilość kart. A ja chcę mieć znak równości. No to co muszę zrobić, żeby mi się to wyrównało? Tu jest dużo, a tu jest dwa razy mniej. Więc tu, gdzie jest dwa razy mniej, no to ja to pomnożę razy 2. I muszę dać tutaj nawias. I wtedy się to wyrównuje. Dalej to już jest zwykłe równanie. Rozwiązujemy. Opuszczamy nawiasy najpierw. 3x odjąć 4 równa się 2x plus 8. X-y poprzerzucamy sobie, będzie 3x przepisane. 2x przenosimy, więc minus 2x to się równa 8. Przepisuję, a plus 4, bo czwórkę przenoszę, więc zmieniam znak. Plus 4. 3x minus 2x to jest x równa się 12. To jest wynik, to jest x. Pytanie jest, ile kart zgromadził każdy z chłopców? No to ja już wiem, ile ma Szymon. Szymon miał x, czyli Szymon ma 12 kart, a Paweł ma 3x, czyli 3 razy 12, bo x jest 12 równy, a to będzie 36. Mogę pisać odpowiedź. Ile kart zgromadził każdy z chłopców? Więc napiszemy, Szymon ma 12 kart, a Paweł 36. Koniec zadania. Na koniec, zgodnie z powiedzeniem, że tylko trening czyni mistrza, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozwiązywanie zadań tekstowych, zostawiam dwa zadania tekstowe do samodzielnego rozwiązania. Trenujcie, ćwiczcie, wytrwałość jest kluczem do sukcesu.